Siema wszystkim, słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nikt nie robił, to jest offline stream, przynajmniej mnie się wydaje, że nikt nie robił. Jesteśmy w Apex Legends i dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat początek w Apex Legends, jak grać, co robić, no i tak dalej. To jest taki poradnik po prostu dla nowych graczy albo dla graczy, którzy niedawno zaczęli Apexa i nie wiedzą, o co chodzi. Także zaczynam tak jakby od samego początku. Po pierwsze, ustawienia. Jesteśmy tak, w rozgrywce i najważniejsze tutaj to, żeby sobie zjechać niżej, 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 niżej. I mamy coś takiego jak siatka celownicza. Siatka celownicza domyślnie albo personalizacja. Można tu sobie wyedytować siatkę celowniczą w grze, czyli tak jak będzie nasz celownik po prostu wyglądał. I przenosimy się teraz wyżej, wyświetlanie osiągów. Jest to zakładka, w której widzimy FPS, opóźnienie serwera, lagi serwera i tak dalej. To też bardzo ważna opcja, którą ludzie czasem mają włączoną, czasem nie, a jak inni mają, to inni pytają, jak ją włączyć, także to się nazywa wyświetlanie osiągów. Tak, ja mam polską wersję Apex Legends. Lecimy dalej. Tryb anonimowy. No, nie używajcie tego, chyba że się siebie wstydzicie, także możecie wtedy tego używać. No i teraz tak, najważniejsza w ogóle opcja. Rozgrywka. Obrażenia zapękają okno skrzyni śmierci oraz menu wytwarzania. To ustawiamy na wyłączone, bo kiedy lutujemy czyjąś skrzynkę, a trafi nas jeden pocisk, to z automatu zamyka nam się skrzynka, którą żeśmy lutowali i na przykład nie możemy zrobić swapa. Mysz, klawiatura. Czułość myszy. Ja kiedyś grałem na bardzo dużej czułości, powyżej 2 i duże DPI. Ale uwierzcie mi, że im mniejsza czułość myszy, tym lepiej się gra. Jest naprawdę w chuj ciężko się przestawić. Przepraszam za wyrażenie, ale to jest stream offline dla każdej grupy wiekowej. I nie wierzę, że ktoś, kto nie ma 16 lat, nie przeklina. Także powtarzam. Chuj ciężko jest się przestawić na niższą czułość myszy, ale później dużo lepiej się gra. Tu skończyłem na czułości myszki. No i... I teraz tak, po czułości myszki jeszcze ruch. Ruch do przodu powinniśmy sobie ustawić również na przycisku myszki, najlepiej na kółku, albo do góry, albo w dół. Dlaczego? No, będzie nam potrzebna do movementu, o czym powiem później. I skok również staramy się przypisać na myszce, albo do góry, albo na dół, na scrollu. Dlaczego? No to też dowiecie się później, ale wypadałoby to po prostu zrobić. Mapa, umiejętności taktyczne, apteczki, strzykawki i tak dalej, najlepiej podpisać sobie tak jak wy chcecie, tak jak wy lubicie, ale żeby mieć przypisane na przykład strzykawki czy małe baterie osłon, ogniwa tak zwane, ogniwa osłon, przepraszam, żeby już nie mieszać bardzo, mieć przypisane pod konkretny przycisk, bo przyspiesza to nasze leczenie i pomaga w trakcie już samej rozgrywki. Kontroler, nie używamy tego, gramy na PC, to staramy się grać klawiatura plus myszka. Tyle ode mnie w tym temacie. Grafika. Grafika grajcie tak jak lubicie. Pole widzenia. Dużo osób się zastanawia, na jakim grać. Otóż no, trzeba sobie samemu dopasować. Ja najpierw grałem na 90, później dałem 95, później dałem 100, a koniec końców gram na 110 i w zasadzie jest mi tak przyjemnie i dobrze. Zaawansowane ustawienia graficzne. No to mówię, w zależności od was, jak wy się czujecie, ja mógłbym puścić Apexa na najwyższych, ale nie czuję się komfortowo grając na najwyższych, wolę ustawienia takie, które mam. Sprawiają mi takie wrażenie, ciężko mi to opisać, po prostu grajcie tak jak lubicie, bo ustawienia, raz, że wygląd, w zależności, jeżeli lubisz piękny wygląd gry, no to ustaw sobie jak najwyższy. Jeżeli bardziej zależy ci na FPS-ach, to ustaw sobie najniższe. Jeżeli zależy ci na tym, to ustaw sobie pośrednio i tyle. No, wybaczcie, miałem telefon. Wracamy. No, grafika myślę, że objaśniłem. Przechodzimy do dźwięku. Dźwięk też w zależności od waszych potrzeb. Najważniejsze to jest to, żeby... To jest gra drużynowa, także używaj tej komunikacji w grze, czy pisząc, czy pingując, a najlepiej to jakbyś miał VoIPa odpalonego i też mówił coś do swoich teammate'ów, bo w końcu to jest gra drużynowa z VoIPem, więc używaj tego VoIPa. No,
trudno, no może on jest zjebany, ale po prostu go używa i tyle. I teraz tak, przechodzimy, jeżeli chodzi o całe menu, to tak, tutaj jest karnet przepustki, jest przepustka bojowa, tu sobie zdobywasz poziomy, otrzymujesz jakieś tam nagrody, możesz kupić przepustkę, możesz nie kupować przepustki. Tu masz wszystkie twoje pieniążki tak jakby i teraz tak, metale rzemieślnicze, można za to kupić przedmioty kosmetyczne i faktycznie można za to kupić przedmioty kosmetyczne. Żetony legendy odblokowują legendy i przedmioty kosmetyczne w sklepie. Tak, odblokowują legendy, ale z tymi przedmiotami kosmetycznymi w grze pojechali po kurwa całości i to nie jest tak. Ja na potrzeby tego filmu w końcu kupiłem wszystkie legendy, bo miałem tylko w sumie dwie chyba kupione. No i zostało mi 151 900, bo ta waluta jest w ogóle warta tyle co aktualnie rubel, czyli nic. Monety Apex, no to to jest już prawdziwa waluta, za którą możemy kupić przedmioty w grze. Czy przepustkę, czy jakieś inne fajne różne rzeczy. No ale odejdźmy do przepustki. Epizody tutaj są różne historie, za które otrzymujemy później nagrody za ukończenie. No i wyzwania to są wyzwania przepustki, które tu musimy wypełniać, na przykład powal 15 wrogów używając broni wyborowej. No i ze snajperki musimy powalić 15 gości, mamy za to 10 gwiazdek. 10 gwiazdek, tu nam się zbierają gwiazdki i dzięki temu kolejny level przechodzimy i kolejny, i kolejny, i kolejny, tak? Dobra, przechodzimy do legend. Legendy, jest ich dość sporo aktualnie w Apexie. I teraz tak, od razu mówię. Jeżeli chcesz grać jakąś legendą, nie wiesz jaką, bo to jest bardzo częste pytanie, że no nie wiem jaką legendą zacząć, co kupić. Wejdź sobie na Wikipedię, przeczytaj o legendach i zastanów się, czym byś chciał grać. Ogólnie rzecz biorąc, w mecie na wyższym poziomie, czyli aktualnie można powiedzieć, że na platynie już, gdzieś w połowie platyny, ewentualnie na samej platynie, Giblartar robi robotę, tak? Najlepszy skład jak dla mnie to jest Gibi, Valkyria, no i Wrotka. To jest dla mnie taki perfekcyjny skład, w którym ja się staram grać, ewentualnie ja Wrotką, Kaustyk i Walki. To są dla mnie takie dwa typy drużyn, które dają radę. No ale wracając do całości mojej wypowiedzi. Poczytaj sobie o legendach, o ich możliwościach, co one robią, jakie mają umiejętności. Tak, możemy też sobie najechać na jakąś legendę, kliknąć prawym i przeczytać, jakie mają zdolności taktyczne, pasywne i inne różne pierdoły. I graj jedną legendą, maksymalnie dwoma. Jeżeli ktoś mi mówi na Discordzie, że on może grać wszystkim i gra wszystkim, to on tak naprawdę nie gra... To on tak naprawdę nie gra niczym. Jeżeli grasz jedną legendą, to naprawdę ją mainujesz i możesz wykorzystać jej cały potencjał. Jeżeli grasz dwoma legendami, tym bardziej, że na przykład jedną grasz legendą non-stop, a drugą masz awaryjną, jakby ci ktoś niechcący zabrał tą twoją, to też jest okej, bo uczysz się tylko jednej legendy, a drugą masz awaryjną, którą też wiesz jak grać. Ale jeżeli grasz trzema, czterema, czy wszystkimi, czy czymkolwiek, to tak naprawdę nie grasz niczym. I nie to, że chcę cię obrazić, tylko po prostu to jest... Tak można grać na papsach, może jakimś tam rankingu. Jeżeli chcesz faktycznie grać i zdobywać jakiś tam poziom w systemie rankingowym, czy naprawdę być kotem na papsach, to musisz grać jedną legendą, z tego względu, że nauczysz się jej ultimate'ów, nauczysz się jak nią grać, jak się nią poruszać, kiedy rzucać na przykład bańkę, jeżeli chodzi o Gibiego, kiedy wykorzystać portal, jeżeli chodzi o Wrotkę, kiedy rzucać gaz, jeżeli chodzi o Kaustika, kiedy spierdalać się Valkyrią w powietrze, bo już nie daje cię rady. No, po prostu musisz grać jedną legendą, żeby jej się wyuczyć i żeby nią grać dobrze. Ja na swoim koncie mam około 7400 zabójstw, może 7500, z czego 7300 mam na samej Wrotce. Reszta zabójstw jest niechcący zrobiona jakimiś innymi legendami po coś tam, tak? I to tyle. I w zasadzie myślę, że jeżeli chodzi o legendy, no to musisz... Nie tak, konkretne pytanie. Jaką legendę kupić, którą grać? I odpowiedź. Kup tą legendę, która ci najbardziej odpowiada twojemu stylu gry,
ale którą będziesz się cieszył grając z nią. Jeżeli to jest Mirage, który na przykład teraz według mnie nie zdaje sobie sprawdzianu w grach rankingowych, ale opanujesz go do perfekcji, to jesteś w stanie coś zrobić nawet na wyższym poziomie niż ja gram. Albo niż prosi, tak? Jeżeli opanujesz jedną legendę perfekcyjnie, to będziesz kotem w danej dziedzinie i nikt ci nie podskoczy. I tyle, jeżeli chodzi o legendy. Wyposażenie. Tu mamy wszystkie bronie, skórki do broni, możemy sobie wybierać. Ja osobiście uważam, że broń powinna być jak najmniej miejsca zajmować na ekranie. Także ja mam tutaj taki pay to win skin do R99, który zajmuje naprawdę mało miejsca, jest bardzo smukły i wszystko przez niego widać. Poza tym ja uwielbiam grać z R99, jestem najlepszym graczem R99 na polskim YouTubie. No ale wracając, no możemy tu sobie wybierać skiny. Jak dla mnie skin musi być bardzo smukły i nie przeszkadzający w grze, nie rozpraszający, a nie wyjebane. Zaraz wam to pokażę, może o LKM na przykład. Tu jeszcze są w porządku, ale gdzieś tu były takie zjebane skiny. Spitfire miał taki zjebany skin gdzieś tu. O! Zobaczcie, to jest wielka kurwa krowa. Tu nic nie widać. To przeszkadza na siatce celowniczej, w sensie muszka szczerbinka. Przeszkadza to, nie widzisz kawałek boków. Tu jakieś gówno też to przeszkadza. To tam już pali licho, ale wyjebany jest na pół ekranu jak... No, nieważne jak to, ale... Nie da się z tym grać. Dobrze, przynajmniej takie jest moje zdanie, także wybieraj te skiny, które ci się podobają, ale które nie zasłaniają ci pół ekranu, bo tracisz dzięki temu. Mam personalizację gry, ekrany jakieś tam przejścia, pakiet muzyczny, ślady szybowania i tak dalej. Przechodzimy do graj, wybieramy sobie tak, mamy tercety, duety, ligi rankingowe, areny, areny rankingowe. Ja na przykład aren w ogóle nie gram, nie obchodzi mnie to, czasem dla rozgrzewki sobie wejdę. Rankingowe, spoko, wchodzisz tu, nabijasz punkty i tak dalej. Duety gracie we dwójkę, tercety gracie we trójkę. Szkolenie, no to na początku samym. Tu jest jeszcze taka fajna opcja, jak stwórz lub dołącz do gry. Tu akurat musisz mieć pozwolenie od EA, wpisać klucz i dołączasz do tak jakby własnego serwera, który możesz sobie ustawiać, czyli pod turnieje. Dobra, lecimy strzelnicę. To będzie czwarty punkt, także no moment, zastopuję nagrywanie. Słuchajcie, moi mili, a oto i strzelnica. Strzelnica, którą kojarzycie i znacie. Także lećmy na sam dół. Jesteśmy na samym dole. No i strzelnica teraz tak jakby ma swoje działy. Tutaj jest broń ciężka, broń lekka, snajperska, strzelby. No i tutaj mamy łuk, zrzut oraz broń energetyczną. I teraz tak, jaką bronią grać? No, to jest też kolejne ciężkie pytanie, bo zależy wszystko od tego, jaka broń nam się spodoba i na jaką broń mamy tak jakby trochę chrapki, no bo jedna może być lepsza, a druga może być gorsza, tak na przykład taki Wingman. To jest dobra broń, tak, zadaje dość spore obrażenia, ale jeżeli nie umiemy z niej strzelać, to nie jesteśmy w stanie nic zrobić, gdyż, no... Jednak trzeba trafiać, tak? No i teraz tak, broń, którą gramy, którą chcemy, musimy wejść na strzelnicę, popatrzeć, postrzelać trochę, zobaczyć taki dodatek, a może nam się lepiej gra z takim, albo z takim. No, wszystko musimy sobie wyćwiczyć, jeżeli chodzi o broń, tak? Jaką chcemy grać. Można też równie dobrze grać łukiem, który jest zarąbisty, jeżeli się z niego dobrze trafia i strzela, tak? Więc wszystko zależy od ciebie. Tak jak mówiłem, mamy tutaj różne rzeczy w ekwipunku, typu zestaw Feniksa, baterie duże, baterie małe, małą apteczkę, dużą apteczkę. Wszystko to trzeba sobie przyswoić co do czego. I tak, jeżeli klikniemy czwórkę i przytrzymamy, to możemy z takiego kółka wybierać sobie co chcemy, o na przykład ciach, i później jeszcze raz czwóreczkę nacisnąć. No i będziemy używać baterii. Jeżeli chodzi o plecak, no to bez plecaka mamy tylko tyle slotów. Jeden plecak dodaje nam dodatkowe dwa sloty. Kolejny plecak niebieski dodaje nam cztery sloty.
No a fioletowy i złoty dodaje nam maksymalną ilość slotów. I teraz jak wygląda ekwipunek? No to też w zależności od was. Jak dla mnie, no, najlepszy ekwipunek to wygląda o w ten sposób. Czekajcie, ja wam to zademonstruję. Najlepszy ekwipunek jak dla mnie to wygląda tak. Zestaw Feniksa, dwie duże baterie, dwie apteczki, 8 małych i 8 dużych. Tak wygląda dla mnie dobry ekwipunek, z którym ja chodzę. Ewentualnie możemy wyjebać dwie apteczki, wziąć dwie baterie i leczymy się tylko małymi. Albo wyjebać jeszcze dwie małe, przepraszam, cztery małe, wziąć dwie duże i dla mnie też będzie to optymalne. Ale mówię, wszystko grajcie pod swoje preferencje. Nie pytajcie kogoś tam na YouTubie, jak się gra, jak lepiej mieć wykwipunki i tak dalej, bo to wszystko trzeba sobie wyćwiczyć, a wyćwiczysz to grając w tę grę. I nic poza tym. Jeżeli chodzi o amunicję, no to ja uważam, że na przykład jak gram lekką i gram R99 najczęściej, no to 240 amunicji lekkiej to jest tak, musi być po prostu. 240 musi być, bo to jest optymalna ilość i do walki, i ewentualnie, żeby coś zostało, tym bardziej, że R99, którą gram, jest szybkostrzelne. Jeżeli chodzi o ciężką broń, no jeżeli grasz Wingmanem, to jak dla mnie 60 pestek ci wystarczy. W sensie chodzi mi, że jeden stack tylko, tak? No bo to jest jeden stack, tu na przykład mamy 4 stacki i tak dalej, i tak dalej. Więc no wszystko to trzeba sobie wejść, sprawdzić, przeanalizować i zobaczyć, z czym nam się najlepiej gra, no bo inaczej się po prostu nie da. A jak mówiłem wcześniej, nie słuchajcie kogoś, że o, z tą bronią się gra tak, z tą srak, bo wszystko zależy od tego, jak wy wolicie, jak wy lubicie i jak wy będziecie się czuć z daną bronią. Ja osobiście R99 uwielbiam, bardzo dobrze mi się z tego strzela. Ja wiem, że tego tutaj nie widać teraz, ale lubię R99, tak? Movement. Movement w Apexie jest bardzo ważny, od takich zwykłych wall jumpów po skręty o 90 stopni, również po skręty dookoła, w sensie o 180 stopni. Co tam jeszcze? Jeżeli biegniemy, no to na wprost mamy najszybszą prędkość. Jeżeli robimy mocne zwroty, to tą prędkość minimalnie wytracamy, w sensie szybkie zwroty, zresztą co widać tutaj. Wytracamy tą prędkość i tak dalej. Jeżeli zrobimy to mniejszymi zwrotami, to nie wytracamy tej prędkości aż tyle, więc o tym też musicie pamiętać, bo movement jest bardzo rozbudowany w Apexie. No i po prostu trzeba o tym pamiętać, no bo nie da się grać inaczej w Apexa, nie znając movementu, tak? Nie wiedząc, o co w nim chodzi. I teraz tak, no bo też wiem, powtarzam to i teraz tak, no ale już trudno. Jeżeli chodzi o wyposażenie, mamy 4 shieldy, biały, niebieski, fioletowy i czerwony. Czerwony daje nam drugie życie plus 25 punktów do tego, czyli tak jakby mamy 225 HP, w prostych słowach. Złoty, a fioletowy hełm, no niczym bardzo się nie różnią, oprócz tego, że złoty skraca czas odnowienia zdolności taktycznych i specjalnych, więc jeżeli jesteś postacią, która nie potrzebuje złotego hełmu, to zrób to tak. Ciak, Gibi, weź, ja biorę twój fioletowy, czy tam nawet niebieski. Ale te złote hełmy, złote itemki oddawajcie ludziom, którzy faktycznie ich potrzebują. Jesteś, nie wiem, Octane'em, albo tak jak ja, jesteś Wrotką, bierzesz złoty plecak, który już mam aktualnie na sobie, ale w składzie masz Lifeline. Czyli komu się bardziej opłaca złoty plecak dać? No oczywiście, że robisz tak, i oddajesz plecak złoty lifeline, bo kiedy ona cię respi, no to masz połowę zdrowia i połowę HP. Dodatkowo, tak? No bo plecak tak jakby zapewnia dodatkową tarczę i zdrowie, która przy leczeniu pomaga, tak? Tylko musi mieć ten plecak osoba, która będzie cię leczyć. Złota tarcza, fioletowa tarcza też się niczym nie różni, oprócz tego, że złota można jeszcze użyć self-reza, czyli można samemu się zrespić, kiedy jest się powalonym, tak? Co jest też bardzo, bardzo dobre. No i z tą złotą tarczą to jest temat rzeka, no bo to w zależności od sytuacji. Czasem będzie tak, że jedna osoba, która
teoretycznie mogłaby uciec, nie ucieknie, a osoba, która na pewno by nie uciekła, się zrespi, tak? Zrobi tego self-reza, także to jest ciężki temat, no i to już trzeba się dogadać, a najlepiej jak zdobyłeś, to chuj masz. Fioletowa osłona, a złota osłona. Złota osłona ma to do siebie, że jeżeli ją zbijemy, choć trochę, tak? Czyli będziemy ranni, o, i gwiazdka mi zabrała 4 25 życia, tak, tego shielda, to lecząc się ogniwem osłony, od razu ładujemy 50 punktów. Nie 25, tak jest w przypadku innych, ale od razu 50, tak samo jest z życiem. Dlatego jeżeli ktoś ma złoty armor, to od razu robimy tak. Słuchaj, ty masz złoty, ja mam, nie wiem, ja mam czerwony. Dobra, to masz. Ciach, oddaję ci te, a ty oddajesz mi duże baterie i wszyscy są szczęśliwi, bo chłop może się leczyć małymi, a i ma więcej życia tak jakby. No a ty się leczysz dużymi i chwilę dłużej czekasz, no ale masz pełny armor. Oczywiście warto sobie zostawić tam ze dwa staki, żeby po prostu mieć. Co tam jeszcze na tej strzelnicy? Postacie już w zasadzie omówiłem chociaż trochę. Przedmioty, no też już omówiłem. Tetris w ekwipunku, no też trzeba pod siebie, tak? No ale ogólnie polecam wejść zawsze na tą strzelnicę. Trochę sobie postrzelać, zanim w ogóle się zacznie grać. Zanim się w ogóle zacznie grać nawet zwykłe papsy. No bo strzelnica jednak pomaga, o, widzicie. Ja trochę nie grałem. I gdzieś tam trafiam, ale to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to. Movement jest na tyle skomplikowany jeszcze w tej grze, że warto też robić coś, o coś takiego. Kucać, nie kucać, kucać, nie kucać. Bo ciężej nas jest trafić. Robić jakieś szybkie zwroty, dojechać gościa. Wychylić się, cofnąć się. Chwilę postrzelać. Tu zrobić śliski, dokończyć chłopa. No, strzelnica jest po to, żeby się tu bawić, uczyć i śmiać, jeżeli jesteśmy z kolegami. A nie po to, żeby sobie była. Także ja wam polecam, żebyście sobie weszli po prostu i postrzelali trochę na niej. Ja wiem, że film będzie trochę długi, ale mam nadzieję, że coś tam ci pomogłem jakoś wstąpić w tego Apexa, bo ogólnie rzecz biorąc, jeżeli pójdziesz strzelać od razu, no to okej, pójdziesz strzelać, ale nie jest to próg wejścia, jeżeli chodzi o na przykład taki sam jak w Tarkowie. Tutaj nawet mając minimalne umiejętności jesteś coś w stanie zrobić, ale najważniejsze do kurwy nędzy jest współpraca. Musisz współpracować ze swoimi kolegami z drużyny. Ja wiem, że różni ludzie się zdarzają, ale najlepiej wejść na jakiegoś Discorda czy TeamSpeaka i grać z ludźmi jakimiś, z którymi masz komunikację, ewentualnie z randomami, ale komunikować się z nimi. Bo po to gra się trójki, żebyś mógł z kimś współpracować. Bo jeżeli nie chcesz nikomu psuć rozgrywki, to odhaczasz sobie tutaj ptaszka, dobierz sojuszników, i lecisz solo gierkę, ale musisz się liczyć z tym, że wszyscy inni albo większość będzie w składach dwu lub trzyosobowych. No. I to w sumie tyle ode mnie. To jest taki ogólny poradnik omawiający wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje w formie offline streamu, także ja nie mam tu żadnego epilogu rozpisanego na kartce. Tylko po prostu mówię wam wszystko z głowy i tak jak jest w grze. Mam nadzieję, że film się podobał. Jak tak, daj łapkę. Jak nie, to też daj łapkę. Fajnie by było. No i co? I do następnego. Zapraszam, polecam. Wiercik.